MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Miściwojewski, razem ze mną Wojownik, Sebastian Fabiański. Ja nie wiem, co się kurwa odjebało tam. Jakaś w ogóle paranoja totalna. Przeczytam ci, znaczy bo ja go mam w głowie, komentarz, który był najbardziej lajkowany na Twitterze. Sebastian Fabiański wydymał wszystkich. Kibiców, organizacje, gole, Vardengę. Już ci mówię, Sebastian, jeden cios, znowu się położyłeś i znowu kontuzja. Ja się położyłem? Tak. Wszyscy to widzieliśmy przecież. Ja się położyłem, ja się kurwa chyba potknąłem z powodu nogi. Nie pamiętam dokładnie tego wszystkiego, co tam się działo. Natomiast potknąłem się, a ten koleś mi kurwa jebnął, jak ja leżałem, no. Tylko Sebastian, na początku się chwytałeś za nogę, a potem jak się okazało, że faul, no to nagle głowa. Nie, no kurwa chłopie, i wy szukacie jakiś w ogóle, ja nie wiem. Ja oglądam pojedynek. Znaczy, czego wy szukacie? Na spokojnie. Czego wy szukacie, chłopie? Potknąłem się, no. I gość mi zajebał w łeb. Na początku nie wiedziałem, co się dzieje. Generalnie potknąłem się z powodu kolana, bo generalnie, kurwa, akurat przed wejściem, tam jest taka pochyła. I sobie zrobiłem taką szybką walkę z cieniem. I nawet jest to nagrane, chłopie. Jest to nagrane, fame to ma. To ciebie powinni na noszach wnosić do klatki. Chłopie, nie no, ja mam, kurwa, no, ja ci powiem tak. Tak już reasumując. Dawaj. Chciałem być piłkarzem. No. Nie mogłem. Przez zdrowie. Przez problemy jakieś absurdalne też, laryngologiczne. Nie wyszło. Chciałem... Być fighterem. Nie wyszło. Nie wyszło, nie? Nie wyszło. No sorry, słuchajcie, no... No po prostu nie jestem od tego. Bij się na wózku inwalidzkim. Zróbmy tak, to dokładnie. Tak, no. Nie, no nie ubliżajmy inwalidom. Ale nie, ale ja nikomu nie ubliżam. Sebastian, jesteś świetnym showmanem, naprawdę. Ja cię bardzo lubię, ale to, co ty odstawiasz w klatce, no to... Po prostu... Ale ja nie wiem, ja ci mówiłem, ja głupieję tu, kurwa, no. Ja nie wiem, stary, ja nie umiem tego opisać, no ja głupieję, po prostu to nie jest dla mnie, no. Sayonara, kurwa. No widzisz, ale szkoda, bo dziękuję na konferencji, bardzo. Widzisz, wczorajszy program też był fajny, konferencja fajna. Wiesz, konferencje, to ja umiem to robić, no. Weź, słuchaj, podobno każdy człowiek na ziemi ma 6 bliźniaków, nie? Znajdź, kurwa, jednego, który się potrafi bić, ty będziesz robił show, dobra. On wejdzie do klatki i tyle, nie? Nie, no wiesz, no, oczywiście, no. Stary, ja nie wiem, no. Jest, ja za chwilę wracam na plan, to jest moja bajka, tam się czuję dobrze i niech tak będzie, no wiesz, jakby tutaj się zabawiłem, zobaczyłem, czym to pachnie. Zarobiłem. Kurwa, ta to tam, wiesz, nie denerwujmy ludzi. Nie, ale tylko już kontrakt się skończył, możesz mówić, więcej niż 1,5 bańki wpadło? Więcej. Natomiast jak dla mnie to jest... Tak, wiesz, się robi siano w tym kraju. Słuchajcie, poczekaj, bo ty trochę to spłycasz. Stary. Ale śmieję się. Spłycasz. Ty wiesz, ile mnie to kosztowało też, też ile mnie to kosztowało emocji, stary. Wiesz, ile to kosztowało zdrowia. Wiesz, jak to jest dla mnie, kurwa, trudne, stary, żeby tutaj się odnaleźć. Żeby na tych konferencjach się odnaleźć, stary. Dałeś radę, stary, tam. Dobrze, wiem, no. Ale stary... To nie jest tak, że te pieniądze po prostu to jest takie totalnie easy money, bo nie róbmy z tego, wiesz, jakby nie róbmy z tego easy money, bo to nie jest easy money, stary. Dla mnie, dla tego, co ja mam we łbie i w ogóle gdzie ja na co dzień funkcjonuję, to jest kurwa jakiś w ogóle Matrix, stary. Ja tutaj naprawdę ciężko to odchorowuję za każdym razem. Wy tak myślicie sobie, że to jest wasz świat, to jest wasze pole, super. Ja wam powodzenia życzę, w ogóle, wiesz, niech to dalej... Dzieje się tak, jak się dzieje i wszystko fajnie. Będziesz oglądał? To oczywiście, z guilty pleasure, wszystko spoko. Wpadnij gdzieś na konferencję, słuchaj, wpadnij. Ale słuchaj, ja w ogóle wiesz... Jako gość specjalny, ja ciebie zaproszę. Ja jestem otwarty na to, żeby, wiesz, jakiś entertainment to kurwa sobie porobić, ale do klatki to ja się nie nadaję, no po prostu, to nie jest moja bajka, no. Ja głupieję, ja nie wiem, co tam się dzieje, człowieku, ja wychodzę stamtąd w ogóle, kurwa, chłopie, no to jest jakiś absurd, wszystko to jest jakiś absurd. Trzeba dla mnie. Było losować Wojtka gola, może to Sylwek jest za dobry. No to nie chodziło o Sylwka, stary, to znowu ja przegrałem ze sobą, rozumiesz, przegrałem ze swoim kolanem. Z tym kolanem w ogóle w końcu. Kurwa, ile razy mam ci powtarzać, no przecież no mówiłem na tym, no, chciałem zrobić tą walkę w tym roku, więc nie poszedłem na operację. Teraz prawdopodobnie od razu, halo, panie ortopedo, pokrójmy to, bo chcę mieć spokój. Czekaj, ty odpierdolił, przegrałem, kurwa, przez ciebie. Stary, nie wiem, no właśnie mówiłem Hubertowi, że chyba do tego nie nadaję, więc przepraszam. Ja nie widziałem, co tam się stało, tylko zobaczyłem, że zostałem sam, chłopak. Ale ty wyglądasz jak prawdziwy wojownik, stary, spójrzcie.
Ale bardzo się ci gratuluję, stary, naprawdę, bardzo ci gratuluję. Czemu ty go uderzyłeś w szatni, w twarz, stary, ten jak on siedział? Widziałam to nagranie. Nie w twarz, tylko w szyję i to było wszystko, stary. Tak naprawdę, Tomek, dobra, powiedzmy ludziom, żeby tak wyjaśnić teraz na zawsze. My się lubimy, to wszystko było ukartowane, to wszystko myśmy to... Znaczy ja to wymyśliłem. Żywi mu w końcu, proszę cię. Ja wymyśliłem, yes, mamy to. Ja wymyśliłem ten konflikt, bo uważam, że to jest jakby złoty strzał dla tej sytuacji. I w ogóle wszystko się zgadza, więc wiesz, jakby Tomka uderzyłem w szyję, wiesz, tutaj było wszystko... Tomek nie czuje się w żaden sposób przeze mnie uderzony, ani wiesz, cokolwiek, więc to w ogóle wszystko jest kontrolowane, więc jak dla mnie... Dziękuję ci, Tomek, za tą... Uważam, że aktorsko naprawdę świetnie, dał radę, no nie aktorsko. Świetnie to ogarnąłeś i w ogóle szacun, stary, za dzisiejszą walkę. Fajnie, że to zrobiłeś. Ale właśnie, Olejnik, tobie... Paradoksalnie dziękuję ci za to, że mogłem być z tobą w drużynie i jesteś naprawdę zajebisty gość, mordo. Zaprosz go na premierę. Ale oczywiście, ciebie też zapraszam, wpadaj. Wpadnę. Wpadnę. Ja tak wymusiłem, słuchajcie, te zaproszenie, powiedziałem, że tylko jego nie zaprosisz. Ale jesteś ubrany, że się nie przebieraj. No, zobacz, nie elegancko dzisiaj. No. Słuchajcie, ja tak do ludzi jeszcze, przepraszam, no naprawdę, kurde, no. Nie umiem w tej klatce się odnaleźć, no. Ale bardzo to przykro mi. Bardzo fajnie, że przeprosiłeś widzów, bo po pierwszej walce tego nie było, po drugiej tego nie było. No ale teraz kończę, tak. Mówię jakby oficjalnie, naprawdę sorry, słuchajcie, sorry. Naprawdę się przygotowywałem, żeby była jasność. Mogę wam pokazać filmiki ze sparingów, stary. To nie jest tak, Olejnikowi przecież łeb rozwaliłem. Pod Brudkiem się zalał juchą na sparingu, no tak. To ten sparing był serio? Słuchajcie, zaraz zobaczymy ten historyczny sparring, gdzie Tomek Olejnik przez własne nogi dostał knockdown. Dawaj. Nie, no patrz. Zaraz zobaczymy. Nie chcę teraz kozaka się robić. Nie, no dobra, luz, no słuchaj. Ja pokazuję, wiesz, jakby jakiś tam filmik ze sparingu. Nie będę ludziom pokazywał, tylko tobie pokażę. Dobrze, ja się na razie nie patrzę w galerię. No to nie ma nic bo w galeriach takiego. Są czasami takiego, różne rzeczy, tak? Mógł... Czekaj, gdzie to jest? O, jest. O. Właśnie Sebastian potrafi uderzyć ciosy. Patrz, bam, dziękuję. Ty, faktycznie. No i się zalał juchą, nie? Więc... Patrz, jak mu cyk, kap, kap, kap. Potwierdzam, naprawdę tak było. Nie, chcesz to pokazać, no w sensie... Pokaż widzom. Nie będę tego na stories przecież publikował, bo to głupie. Widać tam ostrość? No i tutaj już dalej. No już tam dalej kapało z nosa. Więc jakby no to nie jest tak, że ja się nie przygotowałem, naprawdę, no. Kurde, no. Chciałbym umieć, naprawdę, szczerze. No. Chciałbym umieć naprawdę w tym oktagonie dać to samo, co daję na konferencjach. Ja bym też chciał. Chciałbym, stary, no. Naprawdę bym chciał. Ale nie wiem, no to jest dla mnie... To jest dla mnie za trudne chyba, wiesz. Ale pomyśl, jak ty byś jeszcze się naprawdę dobrze bił, stary, ty byś był McGregorem w tym kraju. No. A nawet brodę masz jak on. Tak, tak. No. Czy wiesz, no... Jakbym naprawdę potrafił to emocjonalnie dźwignąć i gdyby nie to, że po prostu tam się dzieje jakaś w ogóle... i ja tracę rozum, no to myślę, że mogłoby być śmiesznie, no. I wiesz, najśmieszniejsze jest to, że ja naprawdę, kurde, mam z czego uderzyć, nie? W sensie, że... I chłopaki mówią, nie? Mateusz Legierski, mój trener, mówi, chłopie, kurwa, jak ty trafisz raz, to w ogóle to może być po walce, wiesz, bo ty masz takie kowadło w ręku. I ja to wiem, no. Ale stary, mi miękną nogi, rozumiesz? Staję tam, trzęsą mi się łapy, po prostu czuję się jak tam, jak w ogóle, ja nie wiem, w ogóle co tu się za chwilę wydarzy, może umrę, wiesz, jakieś paranoje mi się wkręcają, w ogóle, no nie, no po prostu... Czyli co, na ten moment koniec. No tak, tak, tak. Ale... Zapraszam serdecznie oczywiście na premierę filmu Powstanie z 1863. Ciebie zapraszam wszystkich ludzi do kina. To w kasie mam powiedzieć, że mam się powołać na Sebastiana. Piękna historia akurat człowieka, który nie jest żadnym kozakiem, tylko po prostu jest pięknym człowiekiem, wrażliwym. Mhm. Moim zdaniem mega inspirująca, fantastyczna historia. Ja od tego jestem. No i mam nadzieję naprawdę, że mi wybaczycie to, że no, nie wychodzi mi tam. Ale można powiedzieć, że co, wygrałem przez dyskwalifikację Sylwka Wardęgi. No. O, dokładnie. Słuchajcie, za zaproszenie dziękuję, wpadnie, jeżeli będzie jeden, aktualne. Dwa. Jeden, a dwa. Jeszcze jak się wstawię, darujcie mu. Chłopak przeprosił, wiadomo, no. Te 0-3, 1-2, przepraszam. Jeden, ale no...
Showdown, Sebastian, ja Ci dziękuję. Showdown go on. Ja Ci dziękuję za te trzy konferencje, za te programy. Ja Ci dziękuję, była przyjemność, naprawdę, tak. Stary. Bardzo Cię polubiłem, uważam, że jesteś super, super gościem i super sobie radzisz w tym, co robisz, więc ja trzymam kciuki. Co by o Tobie nie mówili w mieście, praca z Tobą to była czysta przyjemność. Trzymaj się. Dziękuję bardzo, dzięki, cześć.